Cześć, a tutaj wam pokażę, jak starcie wyglądało z perspektywy przeciwnika. Dada Killer zobaczył Arado i już mu ślina z pyska kapie. Bo myśli, że będzie miał darmowego fraga. No niestety ja Arado mu nie ucieknę, mimo szczerych chęci. Dlatego zawracam Splitesem pod niego, po to, żeby maksymalnie utrudnić mu strzał. I robiąc beczki, wywijam mu się spod ostrzału i zawracam w stronę naszego spawna, by tam kontynuować ucieczkę. Pozbyłem się bomb, ponieważ mnie hamowały, no i była szansa, że uda się zniszczyć przeciwnika, no ale niestety tak się nie stało. Dlatego też zaczynam manewrować i wciągać go w rolę Scissors na odpalonych klapach do lądowania i przy skręconej przepustnicy. Cały czas tracimy prędkość i bardzo, bardzo się obawiałem, że zaraz inny patałak przyleci i się tutaj włączy. No ale niestety to była moja jedyna opcja na wygranie tego. Znów pozbywam się bomb. No i w tym momencie zyskałem przewagę pozycji. Shooting Star zaś zwolnił na tyle mocno, że zaraz będzie przyciągał. Tymczasem Arado przy 200 km na godzinę jeszcze sobie spokojnie lata. Tutaj, jak już siadłem mu na ogon, to niebieskie działka 20 mm pokazało swą wyższość nad półcalówkami i przeciwnik szybko został spizgany. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego. Cześć!